dla mnie, może trochę głupio zabrzmi, ale facet musi reprezentować tą taką siłę. Po prostu taki trochę jaskiniowiec, nie? Czyli jednak takie pierwotne instynkty. Trochę tak mi się wydaje, że może w tym całokształcie tego, co się dzieje, że te kobiety takie silne są. Ja na przykład teraz mam taki moment, że już nie chcę być taka silna, że chcę... Znaczy nie ma to sensu po prostu. Mężczyzna ma być mężczyzną, a kobieta ma być kobietą, więc ja teraz bardziej bym chciała takiej kobiecości i tak, no, ale chyba zawsze tak miałam, że facet to gdzieś taki musi mieć pierwiastek alfa. Czyli ty nie jesteś za tym, żeby być taką wyemancypowaną kobietą za wszelką cenę? Ja taka jestem, ale powiem szczerze, że pracuję nad tym, bo to jakby nie ma zbytnio sensu, bo ci mężczyźni w którymś momencie naprawdę... no miałam kiedyś taką dyskusję, nie powiem z kim, no ale tak sobie rozmawialiśmy, on mówi, ja taka kobieta, że wszystko tak zaradna, ogarnę. Mówi, wiesz co, ale po co ci ten facet jest potrzebny? No bo do łóżka okej, to nie musisz mieć partnera stałego, może... I wtedy tak się zastanowiłam, że może coś w tym jest, że jednak no facet musi być potrzebny. W ogóle ja jestem, ja kocham facetów. No ja sobie jakby nie wyobrażam świata bez mężczyzn i teraz właśnie bym to chciała tak pielęgnować i chciałabym być taka bardziej kobieca. I ja będę zawsze zaradna, zawsze będę silną kobietą i no taki mam charakter, takie mam geny, ale... A niech ten facet też będzie silny, a co mu to odbierać, więc tak, teraz jestem na takim etapie, że musi być po prostu taki... Mogę być silna, ale to nie przeszkadza, żeby się ktoś mną opiekował, na przykład. I tą opiekę trzeba umieć przyjąć.